była w tym wyjątkowa, po prostu nie do podrobienia. Nikt tak nie zawracał gitary jak ona. Wdowa z przypowieści Jezusa. I tak potrafiła marudzić, tak chodzić koło nosa, byleby swoje wyprosić. Kto by chciał taką osobę dalej słuchać? I dlatego wybiadoliła i wyprosiła to, co chciała. Możesz działać również w ten sposób i ty. Pukać do nieba, interweniować, marudzić nawet, narzekać i powiedzieć Panu Bogu, nie tak to miało wyglądać. I robić to z nadzieją, z prośbą, że otrzymasz to, o co prosisz i Pan Bóg daje. Tym bardziej, jeśli widzi osoby, które bardzo konsekwentnie proszą Go jakąś rzecz. Nie wycofują się i mówią, nie, to bez sensu, On mi tego nie da, ile to tak można dalej działać. Nie, nie, to się nie uda. Jednak ci, którzy proszą, robią to wytrwale, otrzymują. I tę właśnie Ewangelię najlepiej by było odczytywać na konwentach osób modlących się nowenną pompejańską. Jeśli o niej jeszcze nie słyszałeś, to przeczytaj w internecie czy w jakiejś gazecie, książce o tym, jak ta wytrwała modlitwa przynosi przepiękne rezultaty.